Dziękuję bardzo za przedstawienie. Ja rzeczywiście zajmuję się od jakichś 15 lat w zasadzie jedynie fotografią architektury i wytworów ludzkich innych. Czasem to są rzeźby, czasem to są obrazy. I najpierw chciałbym chyba trochę opowiedzieć o tym, jak do tego doszło, że takie wąskie sprofilowanie się w moim życiu pojawiło. Ja w zasadzie nie zajmuję się fotografią. Znaczy, zajmuję się architekturą i fotografia została mi jako narzędzie, którego się zdążyłem nauczyć wcześniej. Nie jestem już architektem, ale to tak jak zapytać dziennikarza czy też redaktora gazety ekonomicznej, czy się interesuje romansami albo thrillerami politycznymi, on odpowie pewnie, że może nie mieć o tym zielonego pojęcia, natomiast wie jak pisać i interesuje się oczywiście gospodarką ten dziennikarz, a nie pisaniem samym w sobie. I tak jest w moim przypadku. Ja nie wiem, jakie są mody, jakie są trendy. W zasadzie, jak ktoś mnie zapyta o to, co się dzieje we współczesnej fotografii, to ja zupełnie nie umiem odpowiedzieć. Poruszam się tylko w bardzo wąskim gronie architektów. Więc ta historia, którą dzisiaj spróbuję Państwu opowiedzieć, paniom zdaje się jedynie, chociaż nie, jeszcze są panowie na górze, więc niech to będzie, zostanie tak. Więc ta historia, którą Państwu dzisiaj opowiem, to nie będzie coś, co jest jakimś obowiązującym, czy trendem, czy wyznacznikiem dobrej fotografii architektury. To będzie trochę historia osobista, natomiast mam nadzieję, że nie na tyle, żeby nie dało się z tego wyciągnąć jakichś rozsądnych wniosków. Kiedy pani Joanna do mnie zadzwoniła, to... Znaczy nie zadzwoniła, napisała do mnie maila, bo ja nie odbieram telefonów tak łatwo. I to najpierw to mi się wydawało trochę egzotyczne, ten pomysł, no bo no gdzie jedno do drugiego, gdzie fotografia teatralna, gdzie architektura, ale jakoś to mi tak dźwięczało w uszach i coś sobie przypomniałem. Przypomniałem sobie coś, co właściwie powinno być dla mnie oczywiste, ale ja zaczynałem przygodę fotograficzną taką zawodową, po tym jak przestałem to uprawiać jako hobby, z fotografią teatralną. A w dodatku mieszkam teraz od 6 albo 7 lat w teatrze, dla którego na początku fotografowałem, mając lat 19. I to jest ten budynek, który jest z tyłu. To jest Teatr Cinema w Karkonoszach, dość znany, alternatywny mimo wszystko teatr, który obchodził właśnie swoje 30-lecie i chyba zamyka działalność po tych 30 latach, ale już taką zasłużoną emeryturę przechodzą aktorzy i reżyser przede wszystkim. Ja tam sobie wynajmuję skromne mieszkanko i sobie mieszkam. I to mi przypomniało, jakby siedziałem właśnie w domu tam i przypomniałem sobie, że zaczynałem od fotografii architektury właśnie dla Teatru Cinema. Proszę nie dać się zwieść temu napisowi, obecność nie jest związana z samym teatrem. Te zdjęcia mają 20 lat. To są zdjęcia właśnie z przedstawienia Teatru Cinema. Ja pamiętam, że to było dla mnie ważne, bo to były pierwsze pieniądze, które zarobiłem, pierwsze wyjazdy i tak dalej. I spojrzałem na te zdjęcia po czasie i zobaczyłem, jak one są geometryczne i jak one w sumie nadal, to nieskromne trochę, ale nadal mi się trochę podobają. To znaczy, mimo że kompletnie nie interesuję się taką fotografią, taki czarno-biały, skserowany obraz, też to nie jest moja estetyka dzisiaj, ale mimo wszystko one jakoś się tam obroniły, chyba dzięki tej geometryczności swojej. To jest oczywiście czas, kiedy fotografowałem na filmie, cyfrowe aparaty były w powijakach, albo tak drogie, że nie było mi na nie stać, jednak dopiero co przestałem być amatorem. No i tak się zaczęło. I z tymi fotografiami postanowiłem pójść dalej po maturze i zaryzykować zdawanie do bardzo wtedy modnej i do dzisiaj chyba wziętej szkoły fotograficznej w Czechach, w Opawie. Pojechałem z teczką i dostałem kubeł zimnej wody na głowę. Okazało się, to taki równoważnik zdania, który do dzisiaj mi dźwięczy w głowie, divadlo ne, znaczy teatr nie. To jest coś, czego się dowiedziałem, nie zdałem do szkoły. Byłem strasznie uparty, bo uważałem, że to są dobre fotografie i że powinienem był się dostać. Strasznie byłem rozżalony. Ale nie chciałem wyciągnąć z tego wniosków. Upierałem się, że to jest fajne i że to, dlaczego to właściwie nie jest uznane. Argumentacja była taka, była bardzo słuszna zresztą, no, że
tutaj fotograf nie miał przestrzeni na kreację. Rzeczywiście można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób odtwórcze, a przynajmniej zawęża możliwości kreacji twórcy, a fotografa, no bo gdzieś ileś rzeczy jest już ustalonych, nie da się wyjść poza pewne ramy. No ja tak się uparłem przy tym, dalej fotografowałem ten teatr, już nie chciałem tam zdawać więcej i zaczęło do mnie powoli docierać, że właściwie to jest coś, czym się odnajduję. Wtedy wszyscy moi znajomi fotografowie byli zachwyceni tym takim zaangażowanym reportażem, który wtedy był bardzo modny. Czarno-białe, właśnie kontrastowe zdjęcia, podchodzenie bliżej, ta słynna maksyma, że nigdy nie podchodzi się za blisko, trzeba jeszcze bliżej podejść osoby fotografowanej w reportażu, nie wiem, nawet na wojnie, do osoby, która jest w jakimś zagrożeniu i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko nam bardzo działało na wyobraźnię, a ja zacząłem czuć, że ja nie umiem takich historii opowiadać. To znaczy, poczułem, że nie jestem reportażystą. Nas wtedy rozpalały takie rzeczy, jak tutaj Państwo widzicie za moimi plecami. To jest ten słynny decydujący moment. Henri Cartier-Bresson, czyli założyciel najsłynniejszej agencji fotograficznej na świecie, na przykładzie tej fotografii stworzył koncepcję decydującego momentu. Opisywał to ten najważniejszy akt, jaki może fotograf wykonać, dokonać, czego może fotograf, to jest naciśnięcie spustu w tym decydującym właśnie momencie. To jest ikona fotografii. Może się podobać, może nie. No nie, może nie ma nic wyjątkowego, ale rzeczywiście tłumaczy coś, co wtedy przyświecało reportażowi. Ja takiej fotografii po prostu nie umiałem robić. To wynikało z tego, że byłem trochę powolny, a trochę po prostu nie czułem tego. I powoli zaczynało do mnie docierać, że ta kreacja, bo to jest kreacja wbrew pozorom, znaczy z mojej opinii, to jest wybranie bardzo dokładnego momentu i pokazanie czegoś wyjątkowego, czyli uchwycenie rzeczywistości w jakimś jej wyjątkowym stanie. Ten stan jest bardzo wyjątkowy, ten człowiek leci przecież. Znaczy my wiemy, że on skacze i tak dalej, ale to jest naprawdę wyjątkowy moment, ułamek sekundy. A mnie zaczęło interesować pokazywanie rzeczywistości w sposób, nie wiem, statystyczny, a nie wyjątkowy, taki uśredniony. I ja sobie tak to nazywam. Tutaj macie Państwo decydujący moment, ja natomiast mówię sobie o decydującym antymomencie. To znaczy szukam takiego wyjścia z sytuacji, w której mogę pokazać, co się działo też wcześniej. I co być może będzie działo się później. Tutaj na tej fotografii no możemy sobie tylko wyobrażać, co się działo przed chwilą i możemy sobie wyobrażać, że on wdepnie w tę wodę, ale nie wiemy, co jest pod spodem, czy wpadnie po kolana, czy po kostki i tak dalej, i tak dalej. Ja szukam czegoś takiego, co pozwala zobaczyć tak, jak to najczęściej widzimy. Tak jak zobaczy to, nie wiem, 100 osób, a nie jedna nad 100 osób. Staram się bawić w coś takiego, co nie istnieje, co prawda, ale to jest jakieś moje dążenie do czegoś, co nazywane było przez Wojtka Wilczyka niewinnym okiem. Niewinne oko nie istnieje, jak sam napisał, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to dla mnie przynajmniej jest fajny punkt, żeby do niego dążyć. I tak ja się staram ustawiać jako fotograf, tak żeby maksimum tej kreacji przenieść przed obiektyw, a nie za obiektyw. To znaczy ja jestem tą osobą, która stara się zobiektywizować to, co jest wykreowane, czy poprzez skomplikowaną rzeczywistość i przypadek nawet. Akurat u mnie jest to coś, co jest wykreowane w przypadku fotografii architektury przez architektów, budowniczych, ludzi, użytkowników i tak dalej. I to jest coś, co przede wszystkim nie przyświęca przy fotografii przestrzeni jako takiej, bo uważam, że jeżeli coś ma się zachować na przyszłość, a fotografia chyba przede wszystkim jest pamiątką. To znaczy, to jest takie powiedzenie, kiedyś jak jeszcze byłem zaangażowany w ten reportaż i strasznie mi zależało, żeby mieć fajne, kontrowersyjne tematy i pojechałem
jeszcze będąc w liceum, na tak zwaną Świętą Górę Grabarkę. To jest takie miejsce, gdzie pielgrzymują prawosławni na północno-wschodniej Polsce. Na kolanach, z krzyżami. Jest to bardzo efektowna sytuacja. W sensie to jest las krzyży, ludzie okrążający świątynię w kurzu. No, bardzo takie efektowne sceny, które wtedy mi się to strasznie podobało. To było tajemnicze, mistyczne. Pojechałem tam z moją ówczesną dziewczyną. Miałem taki wielki aparat, którym się zasłaniałem i biegałem, strzelałem zdjęcia tym takim babciom bardzo, bardzo skromnym z chusteczkami na włosach. I te babcie się mnie bały po prostu. Znaczy, to nie miało żadnego sensu. No, ja wyglądałem tam jak wariat, biegałem od jednej do drugiej, tutaj fotografowałem. A moja dziewczyna miała taki malutki aparat i tam sobie chodziła i czasem zrobiła zdjęcie. I pamiętam do dzisiaj, jak taka starsza pani uśmiechnęła się do mnie. Najpierw się odwróciła ode mnie, uśmiechnęła się do niej i powiedziała: pamiątka też jest ważna, niech pani zrobi zdjęcie. Miała dużo lepsze zdjęcia niż ja wtedy zrobiła, choć się tym nie zajmowała na co dzień. No więc mi to jakoś zapadło w pamięć. Wydaje mi się, że pamiątka jest najważniejsza. I fotografii. Nie doznanie estetyczne, tylko właśnie pamiątka. I teraz, żeby ta pamiątka miała wartość, to wydaje mi się, że należy ją maksymalnie starać się zobiektywizować, bo jeżeli jej nie zobiektywizujemy, to się szybko przeterminuje. Przypomina mi się taka anegdota trochę. Kiedyś zdarzało mi się prowadzić jeszcze dawno temu z moim przyjacielem Jędrzejem Sokołowskim warsztaty fotograficzne w Zachęcie. Na różne tematy. Ten tematem akurat był portret. Ja się jakoś specjalnie na portrecie nie znałem, ale miałem fantastycznego nauczyciela, o którym jeszcze wspomnę i którego fotografię będę chciał pokazać, portrecistę, który nauczył mnie przynajmniej teorii tego, jak on pracuje. Byli kursanci, mieliśmy taką zagadkę dla nich, takie zadanie, żeby zastanowili się, który z dwóch portretów jest bardziej, który więcej mówi prawdy o portretowanej osobie. Jeden to jest taki cudzysłów za krzaka, takie zdjęcie, gdzie osoba fotografowana nie wie, że jest fotografowana, a drugi to jest taki, że się umawia na człowiek na portret, ta osoba wybiera, gdzie się ubrać, gdzie to będzie, czy będzie stała, czy siedziała, czy będzie, nie wiem, ze swoim pieskiem, czy bez pieska, czy będzie umalowana, czy nie. No i większość ludzi odpowiadała, większość kursantów młodych zwykle odpowiadała, że no zdecydowanie ten podchwycony obraz będzie prawdziwszy, bo ta osoba nie będzie miała na to wpływu, jak będzie wyglądała. Mnie natomiast zawsze od początku wydawało się, że dokładnie odwrotnie. I tutaj przychodziła anegdota o pradziadku. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że mamy jedno zdjęcie pradziadka, pozostało nam po nim. I to jedno zdjęcie to jest jak pradziadek je zupę. Podchwycone zdjęcie, jak pradziadek je zupę. Jak człowiek je zupę, to wygląda niedobrze na zdjęciu po prostu. Czasem nawet coś mu kapie, no fatalnie to wygląda. Gdybyśmy mieli to jedno zdjęcie, przeszłoby do historii, dziadek nie żyje od 50 lat, pradziadek. No i okazuje się, że my właściwie wiemy o tym człowieku tyle, że był amatorem zupy. To jest bardzo możliwe, że nie był amatorem zupy. I gdyby mógł zdecydować, jaką fotografię chciałby zostawić swoim prawnukom, to być może ubrałby się w swoje wysokie oficerki, założył wszystkie ordery, wziął swojego psa gończego, nie wiem, cokolwiek i zapozował do tej fotografii. W ten sposób przeniósłby się do przyszłości jako oficer, jako żołnierz, jako, nie wiem, dzielny człowiek, jako facet z brodą, jako facet posiadacz psa. No coś więcej niż te zupa w każdym razie. Więc wydaje mi się, że ważne jakby w fotografii jest to, żeby nie próbować, dla mnie to jest ważne, to, żeby nie próbować znajdować wyjątkowych momentów, tylko żeby próbować znaleźć coś, co naprawdę opowiada w danym momencie o rzeczywistości. Oczywiście to nie jest w ogóle zarzut do reportażystów prawdziwych, którzy też opowiadają historię. To zwykle nie jest jedna fotografia, to jest seria fotografii, więc to też nie jest żaden zarzut. Ja trochę opowiadam o tym, jaką drogą ja doszedłem do tego, żeby właściwie ludzi nie fotografować, fotografować budynki, które się nie zmieniają, które stoją i tak dalej. Zaraz będę opowiadał dalej o tym, jakby jakie środki wyrazu to temu towarzyszą i co dalej. Ale chcę Państwu jeszcze pokazać kilka portretów aktorów zresztą, więc mamy znów nawiązanie teatralno-filmowe. To są portrety właśnie, które wykonał Andrzej Gorgiew, nieżyjący już niestety. Ten człowiek, który nauczył mnie o portrecie opowiadać przynajmniej, bo tak pięknych rzeczy nigdy nie udało mi się zrobić. On robił te fotografie, to jest trochę
dygresja, ale mimo wszystko chciałem, żebyście Państwo tego posłuchali, bo to jest dosyć piękne po prostu. I też trochę opowiada o tym, że ta kreacja dobrze, kiedy nie znajduje się tylko tu, ale też tam, po drugiej stronie obiektywu. Andrzej fotografował głównie aktorów, znaczy robił też portrety z innym ludziom, natomiast głównie fotografował aktorów Opery Wielkiej, Teatru Narodowego Opery Wielkiej i opowiadał zawsze, że to jest bardzo długotrwały proces, w którym on, Andrzej pracował takim bardzo dużym aparatem analogowym jeszcze, który stał zawsze na statywie pomiędzy nim a fotografowaną osobą. Ten taki aparat nie ma wizjera, więc nie celuje się w człowieka tak jak z karabinu, tylko zupełnie niezależnie się z nim rozmawia. Ten aparat sobie stoi, jest rzeczywiście ustawiony na fotografowaną osobę i obie strony decydują tak naprawdę, kiedy to się wydarzy. Oczywiście ostateczną decyzję podejmuje fotograf, naciskając spust na takim wężyku, więc znowu cały czas kontakt jest taki. Andrzej rozmawiał z tymi ludźmi, oni wiedzieli, że będą fotografowani, ubierali się, rozmawiali o tym, jak to zdjęcie będzie wyglądało. On to nazywał, a może my to tak potem nazwaliśmy, nie wiem, portret jako spotkanie. I to było niesamowite, bo ten człowiek potrafił wydobyć ze wszystkich tych twarzy coś, co było w nich najbardziej poruszające i najbardziej takie do zapamiętania. Na mnie te portrety zawsze robiły wrażenie, zostało tak do dzisiaj. I tego nauczył mnie Andrzej, że bardzo ważne jest, żeby skupić się na tym, co nam daje ta rzeczywistość, czyli znaczy, ta kreacja, gdzie ona jest poza nami, żeby nie dokładać za dużo. Oczywiście tu są środki wyrazu, jest głębia ostrości, jest wybranie tego, że fotografia jest czarno-biała, przecież nie musi być. Tego jest dużo, ale tego jest dużo więcej jest po stronie modela. Więc tak bym widział nie tylko fotografię architektury i teatru, ale widziałbym też tak portret. I to chciałem tylko jakby pokazać, że taki sposób myślenia może towarzyszyć w różnych dziedzinach fotografii. Co jeszcze decyduje o tym, że mówię o tym antymomencie, decydującym antymomencie? Decydujący antymoment, coś, co przyświeca mi zwykle w fotografowaniu architektury, wiąże się z czymś jeszcze, to jest zarzut, który jest formułowany wobec fotografii architektury i on nie jest, on ma sens, natomiast ja się przed nim trochę bronię, zobaczymy, czy się to obroni tym razem znów. Na fotografiach architektury prawie nikt nie ma ludzi. To jest zarzut, który często ja słyszę, formułowany jest też wobec innych fotografów architektury. I to może jest jakaś forma kreacji, ale ja raczej przyjmuję, że jest to wyjście z trudnej sytuacji. Fotografia jest uproszczeniem, to to nie jest kontrowersyjny pogląd. Poza tym, że rzutujemy na płaszczyznę coś, co jest przecież trójwymiarowe, no to zatrzymujemy czas. Zatrzymujemy w ułamku sekundy, nawet niech to będzie 10 sekund, niech to będzie 20 sekund, a tak czy inaczej jest to bardzo krótki okres czasu. I w tym krótkim okresie czasu coś, to co już jest zatrzymane w danym punkcie, będzie zatrzymane na zawsze. Kiedy Państwo patrzycie na budynek, na jakąś przestrzeń, to zwykle jak przechodzą ludzie, przejeżdżają samochody, kiedy patrzymy naprawdę na budynek, to nie widzimy tych ludzi, tych samochodów. Znaczy oni przechodzą, są tu, potem tu i tak dalej. Nie jest ważne, że oni tam są. Nie skupiacie się na tym. Tak samo samochody przejeżdżają, zaraz ich nie ma. Między samochodami widzicie Państwo przecież budynek taki, jaki jest. Nawet jak to przy ziemi jest kompletnie zasłonięte przechodzącymi ludźmi, to i tak wiemy, co tam się dzieje. Widzimy, że tam jest połączenie chodnika z elewacją na przykład. To nie jest przecież problem. Natomiast w fotografii zatrzymujemy moment. Nawet jeżeli pozwolimy przedłużyć, na pewno Państwo kojarzycie takie fotografie, gdzie się rozmyte postaci są, to nadal, jak będzie ich dużo, to tego budynku naprawdę nie będzie widać. Jak gdyby tutaj na tym chodniku szło kilka osób, to te osoby się już na zawsze przeniosą z tym budynkiem do przyszłości. A jednak nie chodzi o nich. To znaczy to oczywiście cienka jest granica, bo czasami można odnieść wrażenie, że budynek jest nieużytkowany i tak dalej. W tym wypadku mamy tutaj jedną osobę w środku. No,
być może przydałaby się jeszcze jedna na zewnątrz, nie zawsze też to jest możliwe, tak? Tak naprawdę problemem jest też uwarunkowanie jakby chwili, znaczy czasem po prostu nikogo nie ma, bo czasem jest za dużo ludzi i trzeba wybierać. Ale ja twierdzę, że to taka absencja ludzi na fotografii architektury ma sens. Znaczy ona jest podyktowana właśnie tym, żeby ten budynek, żeby skupić się na budynku po prostu. Czasem ważne jest oczywiście to, jak jest używany i ja nie jestem twardym przeciwnikiem jakby tego, żeby w ogóle ludzie nie byli... Nie jestem przeciwnikiem obecności ludzi na fotografii w ogóle architektury, natomiast wydaje mi się, że w większości sytuacji to po prostu jest trochę konieczne. Zresztą zdarzały mi się takie zdjęcia, to jest... Jeszcze tylko przepraszam, bo ja dosyć lubię mówić, co się dzieje. To jest budynek Akademii, budynek Szkoły Muzycznej, a właściwie sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, projektu Slas Architekci, dosyć nowy projekt i dla mnie jest ważne, żeby o tym mówić, bo to są autorskie budynki i ta kreacja właśnie jest głównie po stronie architektów. I to jest dla mnie istotne, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest taki, a nie inny obiekt architektów Slas Architekci z Katowic. Tu natomiast, no właśnie, chciałem też pokazać, że bywa inaczej. Ja to bardzo rzadko stosuję. To jest ten uchwycony moment, zdaje się, jak pewnie aż tak dobrze oczywiście jak u Bressona, ale mimo wszystko coś mi się tutaj udało zrobić. To jest budynek, znaczy to są dwa budynki, bo tam jest Filharmonia Szczecińska, dość znany budynek, ale nie o niego tu chodzi. To jest Muzeum Przełomy, które w większości znajduje się pod ziemią i jest pokryte takim placem powyginanym. Proszę się nie martwić, obok jest park, więc też zielono, to nie tak, że to jest jedna przestrzeń tam, to tam pewnie jest na celowniku miejscowych działa aktywistów, ale tam jest naprawdę w porządku w tym Szczecinie. To jest plac, na którym można się zgromadzić, pojeździć sobie na deskorolce, to wszystko działa. No więc tutaj trudno mówić o tym, żeby ludzie zasłaniali tę przestrzeń, to jest jakoś tam, wydaje mi się, że to jest sytuacja, w której jest uzasadnione, że ci ludzie się pojawiają na zdjęciach, ale to są, tak jak mówię, w moim przypadku wyjątki. Ja raczej szukam takich momentów, kiedy tych ludzi jest mało, tak jak zresztą tutaj, kiedy nie stanowią jakiejś takiej bardzo istotnej części fotografii. No więc tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że jest coś w tej kreacji. Kolejnym takim elementem, który trochę przeczy temu, co mówiłem o decydującym momencie, jest szukanie nie znaków czasu, tylko znaczników czasu bardziej, bo znak czasu to byłoby coś jednak dłuższego. Znacznik czasu, ja sobie tak to roboczo nazwałem na potrzeby tego wykładu, to jest konieczność jednak naciśnięcia spustu w danym momencie. To się też rzadko zdarza, zacząłem trochę od wyjątków. To jest wyburzanie drugiego budynku, wbrew pozorom oba te budynki nazywały się Smyk. Wyburzony został ten, zastąpiony nowym. No on już nie wróci ten budynek, on był zresztą bardzo ładny, tylko był bardzo zaniedbany. To jest pamiątka i to wymaga rzeczywiście, jest to jakaś forma kreacji wtedy, kiedy decydujemy, że będziemy fotografowali ten budynek w danym momencie. To jest trochę jak ten skaczący człowiek przez wodę i to jest dla mnie ważne, bo ta dokumentacja, którą ja robię, przede wszystkim ma służyć architekturze. I to jest coś, co też jakby zawsze sobie powtarzam. I w tym wypadku mam nadzieję, że ktoś będzie o tym budynku jeszcze pamiętał. Ten może nie był wybitny, ale jest to obraz zmieniającego się miasta. Tam już jest coś zupełnie nowego. To naprzeciwko budynku Rondo 1 przy Rondzie NZ. Jest tam coś innego, ogromnego, zupełnie inna sytuacja. To jest może bardziej historia społeczna, jakiejś gentryfikacji miasta i tak dalej, ale to też jest znacznik czasu. To jest jakiś konkret. Tam trzeba było być w danym momencie. Więc tak, mimo że niewinne oko nie istnieje i zawsze ta kreacja musi być, zawsze kierujemy obiekty w jakąś stronę, zawsze decydujemy, czy ci ludzie będą, czy ich nie będzie, choć ja twierdzę, że to decydowanie, że ich nie będzie, jest raczej ukłonem w stronę obiektywizmu.
no to istnieją jeszcze jakieś elementy, na które mogę wpłynąć, tak żeby zobiektywizować przekaz. Ja się staram robić zdjęcia prawie zawsze w pochmurną pogodę. Nie zawsze to jest możliwe, bo to jest praca jednak, która trzeba jakoś ją zamknąć w ramach życia, rodziny i tak dalej. Trzeba dojechać, wrócić. Nie zawsze da się trafić na pogodę pochmurną, tak jak na fotografii tej czy tej. To jest budynek Bałtyk projektu MWRDW w Poznaniu. Budynki wyglądają jednak bardziej statystycznie, kiedy nie świeci na nie światło, słońce. Dlaczego? Dlatego, że oko ludzkie umie bez problemu poradzić sobie z taką trudnością, jak cień rzucany na przykład przez element budynku, antenę na dachu, czy cień innego budynku naprzeciwko, który jest rzucany. My wiemy, że to jest tylko cień. Jak stoimy naprzeciwko budynku, tutaj pada na niego kształt wieży kościelnej. My wiemy, że to jest tylko ten kształt wieży kościelnej, ale fotografia znów potem jest zapisem danego momentu. Nie mamy tej możliwości. Nie możemy obrócić głowy i spojrzeć, o, jest wieża, to dlatego. Poza tym fotografie często oglądamy bardzo małe. Teraz na telefonach komórkowych takie, kiedyś najwyżej takie w druku. To wszystko jest maleńkie, to wszystko może umknąć. Często bardzo, nie wiem, na przykład parapet potrafi rzucać cień na elewację budynku. To wszystko powoduje, że my ten budynek odbieramy inaczej na fotografii. Dlatego ja staram się prawie zawsze fotografować budynki w pogodę taką pochmurną. To jest znany, powiem Państwu, budynek. Ten Mercury, proszę wybaczyć, nie pamiętam autora w tym momencie. Tutaj cień rzucałoby naprawdę bardzo wiele elementów. Rzucałoby cień ta attyka. Nie wiem, czy Państwo macie moją myszkę. Macie Państwo moją myszkę. Jedna i druga. Dzięki temu ten cień jest miękki i ten budynek no, wygląda tak, jak właśnie ma wyglądać. Gdybyśmy mieli te cienie, to pojawiłby się na nich nowy rysunek. I to jest trochę, to jest mój przepis na fotografię, taką, to jest taka pierwsza zasada moja, którą ja staram się stosować. Jeżeli się da, jeżeli to możliwe i jeżeli obiekt tego akurat nie wymaga, do tego dojdziemy, bo czasami zdarza się, że to słońce pomaga, to są wyjątki, ale takim podstawową wersją u mnie to jest pochmurne niebo, a przynajmniej brak słońca. Często trzeba bardzo długo czekać, tak jak tutaj. To jest dom projektu James and Mau w Muławie, dom jednorodzinny. Byłem tam 3 dni w czerwcu, najdłuższe dni w roku. Świeciło słońce niemiłosierne, nie dało się nic zrobić. Nie tylko, że było 30 stopni, to non-stop ta dziura tu była cały czas czarna. No stop, nie było w ogóle możliwości wykonania fotografii tak, żeby coś tam było widać. I wykonałem tych zdjęć bardzo niedużo, wszystkie o świcie, zanim słońce wzeszło w ogóle ponad horyzont i tuż po zachodzie słońca, jak zachodziło za horyzont. To były jedyne momenty, kiedy dało się zrobić zdjęcia. Tu nawet widać, widzicie Państwo, na drzewie już się pojawiło słońce, na budynku jeszcze szczęśliwie nie. 3 dni tylko o świcie i tylko o zmierzchu. Udało się oczywiście, natomiast no to jest coś, co to jest już dobry punkt wyjścia. Znaczy szukanie pochmurnej pogody lub czekanie właśnie, aż słońce przestanie rzucać cienie. To polecam, bo to zwykle dobrze wychodzi. Zresztą w portrecie jest to samo. No, robienie zdjęcia człowiekowi w pełnym słońcu, nie to, że mruży oczy. Ma cień pod nosem, tutaj nawet oczodoły często rzucają, tutaj cień. No to jest właśnie to samo, no, na jedno wychodzi. A my jak patrzymy na człowieka w słońcu, to nie widzimy tego. Nasze oko bardzo szybko akomoduje. Ciemne, jasne, ciemne, jasne. Mamy dużo mniejszy, umiemy ten kontrast bardzo duży. Nasz mózg umie go zniwelować i wie dobrze, że przecież tutaj człowiek nie jest po prostu czarny, tylko cień. To jest cień, a nie, że on naprawdę tutaj ma jakąś plamę. Zdarza się oczywiście, że... A, przepraszam, tutaj poszedłem za daleko. Sekundkę, proszę mi wybaczyć. No dobrze, to może trochę zmienię kolejność fotografii, albo dobrze, poprowadzimy to inaczej. Więc tak, pogoda. Pogoda to jedno, a drugi taki bardzo ważny element, którym ja się kieruję, jest myślenie o kształcie budynku. Tu specjalnie pokazuję Państwu 2 fotografie, niedobre. One są w mojej ocenie
To są moje fotografie, ale nie było wyjścia trochę. I te fotografie pokazują, że trochę nie wiadomo, jaki kształt ma ten budynek. Ja wiem, jaki on ma kształt. On jest normalnym, zwykłym prostopadłościanem. Znaczy normalnym, no tam ma wycięcie i tak dalej, ale ta elewacja się styka pod kątem prostym. Natomiast ten trójkąt, który powstał, powoduje, że trochę trudno powiedzieć, to jest krikoteka. Tak, ja trochę postarałem się powybierać budynki, te, które się dało z okolic budynków teatralnych. To było jedno, co mogłem zrobić mądrego. I ten budynek, no, on nie wygląda dobrze. Znaczy on nie wygląda tak jak, może to jest efektowne zdjęcie. Miałem taki okres, kiedy architekci bardzo lubili takie budynki, tak sfotografowane. Co to się wydarzyło? Po prostu byłem za blisko. Nie mogłem być dalej, dlatego że tam za mną jest budynek, ale to po prostu to zdjęcie powinno było nie powstać. Tak byłoby najlepiej. Jak podchodzimy bliżej, to ta perspektywa się siłą rzeczy przerysowuje. Nasze oko. Tak, drugi brzeg był taki. Z drugiego brzegu, tak. Tak, to są. Ale udało mi się, proszę. Tu jest budynek, tu jest zdjęcie, które przerysowuję. Pewnie, czy są przerysowane. To jest, z tego co wiem, najmniejszy osobowy Mercedes. A to jest największy osobowy Mercedes w ofercie. I one są tej samej wielkości na tej fotografii, a nawet ten jest trochę chyba bardziej pękaty. To wynika z przerysowania perspektywicznego. Znaczy, tak działa obiektyw. Tak prawie działa też tak ludzkie oko. Tylko ludzkie oko, mózg sobie tam poprawia. Zresztą ruszamy głową, mamy dwoje oczu, nie jedno jak obiektyw. To po prostu działa trochę inaczej. Nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo to nie ma sensu. Natomiast przy tej fotografii to jest trochę tak, wrócę. Ten dół, ten samochód na dole, jest po prostu dużo bliżej, w dużym skrócie, niż ten czubek na górze. Dlatego ten czubek jest mały, zwęża się, a ten samochód jest duży. I tak samo jest tutaj. Ten samochód po prostu, który jest bardziej na krawędzi w tym wypadku, czyli ten mały Mercedes, się powiększył, a ten duży był bliżej środka i pozostał tej samej wielkości. To nie działa dla płaskich obiektów, dlatego sam budynek wygląda ok. On tak wygląda. Co prawda trudno go zobaczyć w ten sposób naraz. Niemniej elewacja jest prostokątem, znaczy z kilkoma prostokątami w tym wypadku, ale jest ona, no nie jest tak jak tutaj, kompletnie nieczytelna. Więc tak, jeżeli podchodzimy blisko do obiektu, to staramy się na niego patrzeć równolegle. Nie robimy tak ani tak. Dzięki temu, jeżeli nie skręcamy się, jeszcze potem Państwu pokażę na innych fotografiach, to będzie trochę o technice. W każdym razie, jeżeli podchodzimy blisko do obiektu, tak jak tutaj, to musimy się liczyć z tym, że ten obiekt będzie po prostu przerysowany. To jest chyba dobre słowo. To jest tak samo jak w portrecie znów. Jak za blisko podchodzimy, to nos się staje duży, a uszy małe. Tak jak w tych teraz, to jest od pandemii, dużo korzystamy z tych kamer w urządzeniach. Ludzie tak często tak są i wyglądają po prostu słabo. No. Lepiej jak się trochę oddalimy. To wtedy proporcje nosa i uszu jakoś zaczynają się zgadzać. I to właśnie jest to samo. To znaczy, im bliżej podchodzimy, tym obiekt jest bardziej przerysowany. Więc moją drugą podstawową zasadą po tej pogodzie, tu akurat nie miałem dobrej pogody, chociaż obroniło się, bo tego cienia jest niedużo na budynku. Jest to, żeby być, w zasadzie powiem chyba odważnie, ale jak najdalej od budynku. Oczywiście są jakieś granice, ale rzadko możemy odejść tyle, co jakbyśmy chcieli. Prawie zawsze w mieście przynajmniej, albo na zabudowanej działce, w zasadzie i tak się nie da odejść tak daleko, jakby się chciało. Tutaj to była gimnastyka straszna. Ja to robiłem z okna budynku naprzeciwko, cofałem się do salonu. No jakaś bardzo trudna sytuacja technicznie. Cudem się to udało. To jest już na krawędzi możliwości w ogóle urządzenia. Tutaj się przyciemniają rogi nawet, to widać. Tu się obiektyw już przestawał rysować obraz. Już było ciemno po prostu. Tutaj też. No po prostu to jest sytuacja bez wyjścia. Ja to pokazuję to zdjęcie jako właśnie przykład fotografii, która mogłaby nie powstać, nic by się nie stało. To są dwa błędy naraz, znaczy rzeczy, których ja nie używam zwykle naraz. To zdjęcie było zrobione tylko dlatego, że miałem trochę czasu w Katowicach po jakichś innych zdjęciach. Przepraszam, to była klikoteka, padło, dobrze. To jest Śląski Drapacz Chmur, pierwszy wieżowiec w Polsce. I on jest rzeczywiście bardzo wysoki, jest na bardzo ciasnym skrzyżowaniu i tak, żeby go sfotografować, trzeba, nie ma wyjścia, trzeba być bardzo blisko. I znów, słońce,
beznadziejne cienie pod, pod tymi tarasami, bożymi balkonami, przepraszam najmocniej, które powodują, że te balkony wydają się dużo cięższe niż w rzeczywistości. Nie są aż takie, one ciążą bardzo. Tu jest zdjęcie jest dość duże, więc to się jakoś broni, ale naprawdę na małej fotografii na telefonie komórkowym to byłby duży błąd. Dobrze, że cały budynek chociaż jest w słońcu, tylko tutaj ten trójkąt się pojawia. No ale czasem nie ma wyjścia, no i tak ten skrót perspektywiczny jest potężny. Ten budynek nie ma trójkątnego kształtu, to nie Pałac Kultury, on jest normalnym prostopadłościanem. Jakich ja jeszcze używam środków wyrazu, albo jakich nie używam? Nie używam jeszcze jednego środka wyrazu, który w fotografii jest powszechny, który jest właściwie technicznym, jednym z technicznych aspektów fotografii, to jest głębia ostrości. Głębia ostrości to jest takie coś, to są moje fotografie, ale to są fotografie rzeźb. To są fotografie rzeźb pani Barcickiej na wystawy, której jeszcze nie ma, więc proszę nie fotografować. Na temat rzeźby pani Barcickiej w Instytucie Fryderyka Chopina. I to będzie chyba pokazywane w Żelazowej Woli. To jest taka przekrojowa wystawa. I jej niedawno, to są bardzo świeże zdjęcia, niedawno jeździłem i fotografowałem jej rzeźby w różnych miastach w Polsce. Tematem jest rzeźba. Rzeźba, która ma małą skalę jednak mimo wszystko, nawet jeżeli jest dość duża, zlewa się z otoczeniem i tak dalej. Tak samo jak w portrecie można wykorzystać coś takiego jak głębia ostrości, czyli skupienie się na detalu i rozmycie tła. To dość oczywisty zabieg, ale w fotografii architektury ja go nie stosuję. Dlaczego? Dlatego, że to też jest kreacja. Oko tak nie widzi. To znaczy oko widzi raz tu, raz tu, raz tu. Tak naprawdę zawsze widzi wszystko ostre. A z drugiej strony umiemy się skupić na obiekcie. Coś, fotografia nie jest w stanie na tym nadążyć. Znaczy, to trzeba iść na jakiś kompromis. I teraz decydowanie o tym, co ma być ostre, co nie ostre na zdjęciu, tutaj zadecydowałem, tak? Ale w przypadku architektury ja sobie nie pozwalam na to. Używam dość, to już techniczne określenie, dość mocno przymkniętego obiektywu, tak żeby ta głębia ostrości była jak największa. Tak, żeby te wszystkie plany były ostre i tak na tych wszystkich fotografiach raczej jest. Są oczywiście jakieś wyjątki, kiedy jest to niemożliwe technicznie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do zasady, u mnie głębia ostrości nie jest środkiem wyrazu. Znaczy jest, ale jest to pełna głębia ostrości, czyli w pewnym sensie ja rezygnuję z jej użycia. Z decyzji, czy to jest tu, czy tu, czy tu. Ta płaszczyzna ostrości, no bo tutaj ona jest na rzeźbie, tutaj jest na rzeźbie, z tyłu park jest rozmyty. No i to są rzeczy, których ja staram się nie używać i też staram się nie, no tutaj akurat pokazałem też fotografie, które temu przeczą, ale specjalnie jako wyjątki, staram się też nie zamrażać ruchu. To jest ten skok nad wodą, to jest też ten deskorolkarz właśnie zatrzymany w ruchu, ale tak jak mówię, to wyjątki. Staram się, nie przygotowałem się z przykładem, natomiast staram się znajdować takie, naświetlać w taki sposób fotografię, żeby ruch ewentualny człowieka czy samochodu lekko się rozmył. Tak, żeby ta osoba nie była w jakiejś konkretnej, dziwnej pozie, żeby nie dało się tego umiejscowić w konkretnym punkcie w czasie. No ale o tym mówiłem na początku. Teraz opowiem jeszcze chwilę o tym, jakich środków wyrazów można użyć, żeby stało się inaczej. Tu jest przykład zdjęcia, które jest zrobione w bardzo słoneczną pogodę, ale miałem powody. Wydaje mi się, że ten budynek... To jest budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak widać, w Jeleniej Górze. Ja tam właśnie tuż obok pomieszkuję. I to jest projekt, wydaje mi się, że pana Jarząbka, architekta od Solpolu wrocławskiego i kilku jeszcze innych postmodernistycznych budynków w Polsce. Szalony zupełnie, jakiś tam znak czasów, ja nie jestem daleki od zachwytu, natomiast no tutaj no ja pozwoliłem sobie na taką kreację, to moim zdaniem jest właśnie kreacja. Zadecydowałem o tym, że ten budynek nie wygląda statystycznie, tylko wygląda wyjątkowo w tym świetle, ale to podkreśla jego walory, czy też cechy. Mało brakowało, a ten niebieski, no to na rzutniku nawet się prawie zlewa już. Ale to, no to jest taka wyjątkowa sytuacja. Mam jeszcze jedną taką wyjątkową sytuację, gdzie to jest budynek centralnej
Centralnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Katowicach, projektu HS99, dość stary już, gdzie ta tektonika materiału wydała mi się warta opowieści, ale żeby zobiektywizować trochę tę historię, zwykle prezentuję ją na trzech fotografiach. I ta fotografia środkowa jest fotografią właśnie bezsłoneczną i uśrednioną, natomiast fotografia lewa jest fotografią w słońcu, gdzie pokazuje się ta tektonika użytego materiału na elewacji, plus niejednorodność samego materiału, bo tektonika to jedno, te płyty są rozchwiane, a dwa, one są jednak kamienne i mają swoją fakturę. To się udało podkreślić na fotografii z lewej, a na fotografii z prawej to też nie statystyczne, bo wieczorne zdjęcia prawie nigdy nie są standardowe. Architekci prawie zawsze chcą wieczorne zdjęcia, bo one są bardzo efektowne. Ja się trochę bronię, no ale zwykle jakieś jedno, dwa powstają, bo to znów jest wyjątkowa sytuacja. Zresztą jeśli nie robi w nocy, tylko robi się pod wieczór, to taki też taka podpowiedź ewentualnie praktyczna, że prawie zawsze robi się je o zmierzchu, wtedy kiedy jeszcze troszeczkę niebo i słońce operują, ale już z taką samą siłą jak światła wewnątrz. Dlatego budynek świeci, ale zarazem jest oświetlony też z zewnątrz. Tu akurat jest oświetlony też jakąś lampą, ale chodzi o ta elewacja nie jest niczym oświetlana i ta elewacja ma światło jeszcze dzienne. No to są wyjątkowe sytuacje, kiedy czasem warto spojrzeć na to, spojrzeć, czy słońce nie pomoże jakoś. W tym wypadku wydaje mi się, że to działa, ale tak jak mówię, ja pokazuję tutaj prawie zawsze te trzy fotografie, uważam, że to jest ważniejsze. Coś, co jeszcze się zdarza mi robić cały czas, w szczególności w stosunku do architektury modernistycznej, to jest też środek wyrazu, którego można użyć, to jest używanie postprodukcji, bo dzisiaj aparaty wszystkie fotografują kolorowo, nie używamy filmów praktycznie, więc aparaty robią takie zdjęcia. Ten budynek to jest seria, kilka zdjęć z serii serii zdjęć wykonanych na potrzeby wystawy, przepraszam, na potrzeby wystawy na Festiwalu Architektury w Szczecinie. To są modernistyczne ikony Szczecina, lepsze i gorsze, ale to jest dobra, dość dobra sosmodernistyczna architektura, w której która traci na tym malowaniu. No. Znaczy to nie ma się co oszukiwać. I oczywiście można tak pokazywać, natomiast jeżeli chcemy opowiedzieć o tym, jaka ta architektura była, jak ona była tworzona i co przyświecało architektom, jaki był na to pomysł, na to, że raczej myślimy poziomem, pasy okienne są ważniejszą linią niż piony, które tutaj narysowano, no to raczej idziemy w takim kierunku. No tutaj też, ja nie jestem jakimś strasznym przeciwnikiem malowania bloków. Uważam, że to jest jakieś oswajanie przestrzeni trudnej. Więc nie mam jakoś specjalnie za złe spółdzielniom, że się bawią. Natomiast tutaj opowiadam o architekturze, zamyśle architekta. Czytelniejszy on jest dużo, szczególnie w przypadku tej modernistycznej architektury, kiedy ten kolor zdejmiemy. I czasem korzystam z takiego rozwiązania, właśnie w przypadku architektury historycznej, kiedy ona ma naleciałości kolejnych dziesięcioleci. Często poprzek idei architekta, projektanta. Kolejna rzecz, której fajnie jest używać, której ja stosuję, to są połączenia. To są dyptyki i to jest też środek wyrazu. Trudno mówić o kreacji. To są po prostu połączenia, które w jakiś sposób rozszerzają opowieść. To jest coś, co też pozwala stworzyć nową kompozycję. Ja w zasadzie zawsze myślę takimi zbiorami, dwójkami, trójkami. To dlatego, że jeszcze się uczyłem w erze przedcyfrowej. Teraz mamy wszystko tak, prawda? Tak się przewija, a kiedyś się tak oglądało. No i też wystawa też jest poziomą rzeczą, potencjalna, nie pionową. No człowiek ma oczy tak, a nie tak w każdym razie.
Ja no tak zostałem przyuczony jakby do estetyki i fotografii, że człowiek raczej tak. I no więc nie wiem, ja na przykład parę lat temu zacząłem prowadzić Instagrama, bo tego no musiałem po prostu się trochę rozreklamować. Tak? A to dobrze dość dociera do potencjalnych klientów. Żałuję, że to zrobiłem, ale już trzeba to ciągnąć. I tam nie byłem w stanie tego tak myśleć. I tam jest taki widok, że się widzi, można taką wyświetlić jakby cały obraz, co tam człowiek ma na tym Instagramie i wtedy to jest taka siatka. I ta siatka ma takie trójki. Tymi trójkami mogę myśleć. Ja zawsze te trójki staram sobie się ustawiać między sobą, jeżeli, i to jest zawsze jeden projekt. Więc można też, możecie Państwo sobie zerknąć na tego Instagrama, tam jest więcej takich połączeń właśnie poziomych, mimo że potem i tak trzeba w pionie to obejrzeć szczegółowo, no ale gdzieś to jest wyjście z sytuacji. I te połączenia są dla mnie ważne. Znaczy dla mnie one, tutaj kreacja po prawej, poczekałem aż słońce będzie prześwitywało przez ten. Wbrew mnie, ale wydaje mi się, że fajnie te to jest estetyka oczywiście, tak? Ja też oczywiście na koniec chcę, żeby fotografia była po prostu ładna, ale o tym ja nie umiem opowiedzieć. To się teraz zupełnie poważnie. Próbowałem już kiedyś na podobnym wykładzie i mi się to kompletnie nie udało. Ja nie umiem wytłumaczyć, czemu ładne, czemu brzydkie. No to chyba już po prostu jest kwestia, nie wiem, wyczucia. Chyba. Warto, no tak, te połączenia w każdym razie to jest dla mnie też kolejny środek wyrazu i ja z niego staram się sporo korzystać. Tak. To opowiem Państwu jeszcze o technice. To jest budynek Witkac, projektu Kurłowicz i wspólnicy. Ja go nie lubię, fotografowałem go z musu. Państwo wiecie, jak on wygląda na pewno. Tam też jest mało miejsca wbrew pozorom. Ten budynek, jak na niego patrzymy, jak użyjemy aparatu w telefonie komórkowym, jak będzie wyglądał tak. I to jest, teraz trochę opowiem o takich już warsztacie trochę technicznym. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś bardzo nudne, proszę ewentualnie protestować. Jak zadrzemy do góry głowę, to każdy budynek będzie tak wyglądał. Po prostu tak działa każda soczewka w naszych oczach też, tylko my mamy mózg, aparat nie ma, chociaż już chyba niedługo. I to mamy taki żyroskop, taką poziomicę i ta poziomica nam mówi, mózgowi mówi, patrzysz 30 stopni do góry, zadzierasz głowę. Więc ten trapez, który widzisz, to nie jest trapez, bo dokładnie te 30 stopni, gdybyś opuścił głowę, to okazałoby się, że to jest jednak prostokąt. I nasza głowa to wie. Po prostu to wie i tyle. I nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie, że to jest trapez. Nasz mózg po prostu nam pomaga. A fotografii nic nie pomaga. I mamy ramki zdjęcia, które są tu, tak, pionowe. I ten kontrast jest strasznie widoczny. I przyjęło się, ja lubię to założyć, jakby trzymam się tego twardo, to fotografia jest zrobiona w celach właśnie warsztatowych. No ten budynek wygląda tak, no. Znaczy on ma prostokątną elewację, prostokątną fasadę. Tak go narysował architekt. Tam jest normalnie prostokąt, nie ma żadnych trapezów. I to jest coś, czego ja się trzymam twardo. I wiecie, nie ma kontrowersji. Fotografowie architektury raczej tego się twardo trzymają. Do tego trzeba mieć trochę specjalistyczny sprzęt, albo trochę się narobić potem w komputerze. Efekty są trochę inne, ale wszystkie chyba telefony już teraz, jak się zrobi zdjęcie, to potem można coś tam przy nim robić. To się w każdym razie dzieje, jak się zaciera głowa albo zaciera aparat do góry, to się ma taki efekt, a nie taki, jaki no moim zdaniem warto byłoby jednak zachować. Szczególnie to jest trudne właśnie w przypadku, jak jesteśmy blisko, no bo musimy, nie damy rady inaczej, musimy do góry popatrzeć. Ja mam aparat wyposażony w poziomicę i to jest jeden z ważniejszych elementów mojego aparatu. I zawsze sobie poziomuję aparat i wtedy wiem, że to, na co patrzę na wprost, będzie to, co jest pionowe, będzie pionowe, a nie skośne. Grawitacja nie zna, to jest paskudne zdjęcie, ale warsztatowo. To jest budynek biurowca za bramką projektu Ultra Architekci z Poznania. To jest też narzędzie kreacji. To, o czym teraz powiedziałem, to znaczy tak albo tak.
Tylko że to działa też w drugą stronę. Optyka nie zna praw grawitacji, to są zupełnie rozdzielne sprawy. I ta sama zasada działa w poziomie. To znaczy, jak patrzymy tak jak na ten budynek, no to on się zwęża w tę stronę. To jest dokładnie ta sama zasada. Trapez w poziomie. Tak? Tu się te dwie linie się zwężają. Tam mniej, no bo jesteśmy bliżej niej, ale to tak jak z tym horyzontem tłumaczyłem na początku. I teraz z tego można korzystać. Bo im bardziej przesuniemy głowę w bok, tym to się będzie bardziej zwężać. Teraz patrzę mniej więcej tu, w ten punkt. To jest oś obiektywu, czyli tutaj pada mój wzrok i tyle widzę na boki. To jest wbrew pozorom zdjęcie zrobione z tego samego punktu. Aparat nie jest ruszony nawet o milimetr. Znaczy jest ruszony, jest obrócony po prostu na... Ale dokładnie w samym punkcie stoi. Proszę zobaczyć, to łatwo zobaczyć tu. Ta tablica względem tutaj tego napisu, przypuśćmy, jest w tym samym miejscu. O, tutaj przecina fotel biały. Widzicie Państwo? Za tym. To jest ten sam fotel. Aparat stoi w tym samym dokładnie punkcie. Tylko głowa skręciła, obiektyw aparatu skręcił mniej albo bardziej w lewo, w prawo. No ten budynek jest zupełnie inny po prostu. To się znowu zaburzają proporcje. Te wszystkie siatki mają tę samą wielkość. Te są ogromne przecież w porównaniu z tymi. Oczywiście są dalej, ale nie aż tyle. Tutaj nagle są dużo bardziej podobne do siebie. Bo mniej skręciliśmy głowę. To jak z tym samochodem, Mercedesem, małym i dużym. To samo. To jest jakiś środek kreacji, przy czym ja staram się prawie zawsze spojrzeć po jak najmniejszym kątem, tak żeby ta fotografia była taka, oczywiście ona ma za dużo dołu i tak dalej. Znów to jest zdjęcie warsztatowe. Tu ten budynek jest przerysowany i nieprawdziwy. Więc starajmy się znów odchodzić jak najdalej i starać się podążać za elewacją. Jeżeli ona jest prostokątna, to staram się ją złapać jak najbardziej w prostokącie. Chyba zrobiłem zdjęcie oczywiście z narożnika, no to trochę inna historia. To opowiadam o dwóch elewacjach, więc musimy się zdecydować, czy dajemy im równe proporcje, czy któraś będzie w większym skrócie, któraś w mniejszym. No ale to też oczywiście zależy od tego, co się dzieje dookoła, czy mamy latarnię, którą musimy ominąć, samochód, który jest zaparkowany i tak dalej. Bo fotografia architektury to w dużym stopniu omijanie latarni, omijanie znaków drogowych, omijanie samochodów i tak dalej. Miasto jest tak gęste, że ustawienie się w takim miejscu, żeby dokładnie przez środek nie przechodziła latarnia, która, znaczy ona tam jest, ale znowu oko jej nie widzi. Więc trzeba znaleźć, oko to ma w nosie te latarnie, bo ruszymy głową i już widzimy wszystko. Tak, raz tak, raz tak. A fotografię trzeba jedną ostatecznie pokazać z danej strony. I często jest tak, że po prostu omijamy latarnie, omijamy właśnie znaki drogowe i białe furgonetki. Białe furgonetki są najgorsze. Technika. Warto też szukać w mieście szczególnie jakichś podwyższeń. Dlaczego? Bo chodniki, chodnik jest sobie budynek, jest chodnik. Tutaj akurat szczęśliwie nie, ale wzdłuż chodnika są zaparkowane samochody, które jak stoimy po drugiej stronie ulicy i fajnie widzimy cały budynek, ten budynek jest zasłonięty przez samochód zaparkowany, one się nie ruszają, więc nie możemy poczekać tak jak z ludźmi, że w końcu ktoś przejdzie albo zrobimy 10 zdjęć i weźmiemy kawałek z tego i nie będziemy mieli ludzi. Jedną z metod, samochody mają taką wysokość, że to się da zrobić. Trzeba próbować wejść trochę wyżej. Ja mam po prostu bardzo wysoki statyw i małą drabinkę, tak żeby móc spojrzeć trochę ponad samochodem. To nadal jest normalny punkt widzenia. Człowiek tego nie odbiera jako coś dziwnego. Nie widać na tych... Znaczy, takiej fotografii nie mam. Znaczy, trochę mam, bo któraś pewnie... Przepraszam, że tak przelecimy szybko. No, ta fotografia jest zrobiona, podejrzewam, z co najmniej 2,5 metra wysokości. Tego nie widać. Znaczy, ona wygląda, jak była normalnie wykonana. No, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba nie dostrzegacie Państwo jakiegoś czegoś bardzo dziwnego w niej. To byłoby za mało, żeby ominąć samochód. Gdyby tu stał samochód, to on by sięgał tylko dotąd prawdopodobnie. Nie dotąd, tylko dotąd. To jest już coś. Gdybym poszedł jeszcze metr do góry, to bym go po prostu ominął. Warto czasem wejść na klatkę schodową naprzeciwko budynku. Wtedy omijamy bardzo dużo przeszkadzajek, które budynek zasłaniają, a które normalnym okiem są niewidoczne.
No właśnie, ale tak, nagadałem się o technice, nagadałem się o tej całej filozofii, nie wiem, czy mętnej, czy nie. Ale tylko wspomniałem o tym, że tak naprawdę potem chodzi o to, żeby było ładnie, ale to jest na wyczucie, ale chodzi też o genius loci, o to, jak naprawdę ten duch miejsca emanuje w danej przestrzeni. To jest osiedle na Tolin, na warszawskie osiedle na Tolin, przez Jana Szpakowicza zaprojektowane, które po prostu jest pięknym miejscem do życia. Mimo, że jest to blokowicho, budynki są obskurne, obłożone styropianem, który zgnił, to słabe jest, natomiast tam jest tak miło, tak przyjemnie, tam najważniejsza jest zieleń. I ta zieleń tam działa. Ten człowiek zaprojektował to się od początku, zaprojektował murki, zaprojektował te betonowe, malutkie chodniczki. Czasem tak naprawdę w takiej fotografii ważne jest, żeby pobyć. I to jest coś, co ja robię zawsze, czyli po prostu siedzę tam długo. I ja nie robię 3 sesji miesięcznie, robię 2 najwyżej, nie robię czasem 1, taką większą, bo po prostu tam trzeba spędzić trochę czasu. Minimum 3 dni na obiekt, chyba że jest to, nie wiem, coś bardzo małego. Chodzi o to, że trzeba poczuć, jak on działa, ten budynek, jak działa przestrzeń. To osiedle jest super. W początku wchodzi się te budynki właśnie takie, tu jakiś grzyb wychodzi. Wystarczy pochodzić. 3 razy na tym osiedlu słyszałem, że to jest najlepsze miejsce do życia. Czemu pan tu fotografuje? Mówię, a na wystawę taką tu dla Muzeum Architektury. Proszę tam napisać, ja mówię, że ja nic tam nie piszę, ale proszę opowiedzieć w takim razie, że to jest najlepsze miejsce do życia. Ja mieszkałem na 3 osiedlach i to jest najlepsze miejsce do życia. No i tak tam jest, no, to jest super. No pewnie nie jest najlepsze, ale naprawdę ważne jest, żeby tego ducha miejsca poczuć i to wymaga czasu. I coś, co ja nie wiem, chyba tym kupuję moich klientów, zwykle architektów albo właśnie instytucje, że się nie spieszę jednak. To znaczy, że ja mówię, że to będzie trwało tyle i tyle i spędzam tam dużo czasu i samo to docenienie architektury, docenienie przestrzeni pozwala mi zrobić zdjęcia, które pokazują, jak tam jest, a w końcu to jest najważniejsze. To nie jest tak ścisłe, jak wszystko inne, co powiedziałem o tych zasadach, o świetle i tak dalej, ale to jest coś takiego dodanego, co ostatecznie tworzy po prostu ładną, przy okazji jeszcze, ładną obrazek, bo jestem panem od obrazków przede wszystkim i od gadania. To są budynki, to jest budynek, to też fragment tego budynku, ogrodu zarośniętego już i mało używanego domku letniego, zaprojektowanego przez Jana Szpakowicza, również w Piasecznie. Bodajże. No właśnie, to jest ostatni przykład o tym genius loci. To jest, proszę Państwa, budynek biurowy firmy produkującej, powiem niestety takiego słowa muszę być, produkującej kurczaki. Cedrop. Jeden z największych producentów kurczaków w Europie. Tam z tyłu jest hala, gdzie tym kurczakom się dzieje krzywda. Mają bardzo ładny biurowiec, ale tutaj, znaczy ta fotografia ogólna, która musiała powstać, no, jakoś opowiada o tym, że on jest trochę high-techowy, że jest taki, czy jest nowoczesny, w tej zieleni i tak dalej, ale to tak naprawdę tu się zaplątało coś o kolorze i czarno-białym, przepraszam, musiałem kolejność zdjęć pomylić. To jeszcze dlaczego czasem robię czarno-białe zdjęcie. Ale już idziemy dalej, przepraszam. To jest prawdziwa historia o tym budynku. To i to zdjęcie. Właśnie wcale nie to. To jest zdjęcie dla architektów, ono jest im potrzebne. To jest zdjęcie elewacji, ono mówi o tym mniej więcej, jaka jest skala budynku i tak dalej, i tak dalej. Oni tu obok sobie położą przekrój budynku, opowiedzą o tym i tak dalej. Ale te dwie fotografie będą używane przez nich dużo bardziej ostatecznie. Przez nich i w wszystkich konkursach. To są drzewa, których nie wycięli. To jest trawa, którą się udało tak ładnie wprowadzić na ścieżkę dochodzącą do budynku. To jest dużo bardziej cenne zdjęcie niż to jedno ogólne, które jest tak strasznie trudno technicznie zresztą wykonać. To jest bardzo ciasno znowu i tak dalej. Widzicie Państwo, że ta brzoza jest przerysowana właśnie na krawędzi, jest grubsza niż ta, niż, to jest malutkie drzewko, takie jak te naprzeciwko, ale strasznie grube. Tu samochody się porozciągały na bokach. Ale to było trudne znowu technicznie zdjęcie, jak tej krikoteki.
ale te dwie fotografie, które można zrealizować zwykłym telefonem komórkowym, bez żadnego wysiłku, naprawdę opowiadają o tym miejscu. I to by było na tyle.